Cześć, Mariusz tutaj. Dzisiaj dwa słowa o kreatywności, cierpliwości i samodzielności. W jaki sposób możemy tego nauczyć nasze dzieci i dlaczego jest to takie ważne? Zapraszam serdecznie. Jeszcze jakiś czas temu sądziłem, że pomagając, wyręczając moje dzieci w takich prostych, codziennych rzeczach typu zasznurowanie sznurówek czy zapięcie guzików kurtki da mi trochę więcej mojego czasu, no bo ja sam przecież zrobię to znacznie szybciej i dzięki temu będę miał więcej czasu dla siebie. Tylko czy faktycznie tak jest? No właśnie nie do końca. Już tłumaczę, o co chodzi. Im więcej wykonujemy tych rzeczy za nasze dzieci, tym bardziej powodujemy, że stają się one zależne od nas. A nam przecież chodzi o coś zupełnie innego. Chcemy, żeby dzieci jak najszybciej stały się samodzielne po to, żebyśmy odzyskali jako rodzice tego czasu jak najwięcej. Bo im szybciej one nauczą się samo wykonywać podstawowe czynności, tym szybciej my przestaniemy to robić. Wszystko jest fajne, tylko okazuje się, że to nie jest takie proste. I dzisiaj cztery punkty, które chciałbym poruszyć podczas tego wideo. To wyręczanie naszych dzieci w odpowiedziach. Czyli mamy sytuację, kiedy mój syn przychodzi do mnie, zadaje mi pytanie: tato, dlaczego deszcz pada? No to ja mu wygłaszam cały monolog na temat tego, jak funkcjonuje obieg wody w przyrodzie. A gdyby tak odbić piłeczkę, gdyby zachęcić nasze dzieci do myślenia, czyli a jak sądzisz, dlaczego może deszcz padać? Punkt drugi, doceńmy ich zmagania. Bardzo często nasze dzieci są zniechęcone właśnie tym, że nie otrzymują żadnego poczucia wsparcia od innych, od kolegów, koleżanek czy od dorosłych. Więc zamiast powiedzieć, że sznurowanie butów jest proste, dasz sobie rady. Możemy powiedzieć, no zasznurowanie butów to nie lada problem. Spróbujmy. Właśnie w ten sposób okazujemy naszym dzieciom wsparcie. Pokazujemy, że stajemy po ich stronie. Punkt trzeci, do którego chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić, to szukanie nie jednego, a trzech sposobów rozwiązania. Bardzo często jest tak, że kiedy zmagamy się z jakimś problemem, znajdujemy jedno rozwiązanie i tyle. Poprzestajemy na nim. Mówi się, że jedno rozwiązanie to brak wyboru. Dwa rozwiązania to dylemat, natomiast wybór prawdziwy zaczyna się od trzech. Dlatego ćwiczenie, które ja czasami robię z moimi dziećmi, polega na tym, że proszę je, aby znalazły trzy różne warianty rozwiązań na dany problem. No i ostatni punkt to deleguj zadania. Czasami nasze dzieci wcale nie potrzebują tego, żeby udzielić im konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie. Czasami potrzebują wskazówki, żeby po prostu ruszyć z miejsca. Gdzie mogą znaleźć odpowiedź? Skierujmy ich do właściwej książki, do właściwego miejsca w internecie, do właściwych osób, bo my przecież nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami wystarczy plan. I to też ma duże swoje plusy, powiem. Jeśli nauczymy je działać zgodnie z planem, nauczymy też je kończyć zadania oraz wdrażać w życie teorię, którą nauczyli się w szkole, a to jest szalenie ważne.